Świat jest brutalny, i myślę, że chowanie się za taką barierą, że, że mnie to nie dotyczy, jest błędem. Kryminał to jest rozgry, rozrywka, nie oszukujmy się, ale rozrywka gdzieś tam z takim trochę dodatkiem. Ja zawsze staram się zadawać moim czytelnikom, oczywiście nie wprost, tylko w treści książki, jakieś takie pytania, takie rzeczy do przemyślenia. Widzę tę wartość edukacyjną, i cieszę się, że jakby ten, mimo że mówimy o tragicznych sprawach, że one mogą nas czegoś nauczyć. Chodzą słuchy, że życie pisze najciekawsze scenariusze. Ja nazywam się Olga Hering i prowadzę podcast kryminalny, gdzie opowiadam o prawdziwych zbrodniach. Ja jestem Kasia Pozyńska, jestem pisarką, ale również próbuję swoich sił, między innymi na YouTubie. A tak naprawdę, możecie mnie znaleźć wszędzie, bo jestem też na Facebooku, Instagramie, TikToku. Są tam sprawy związane z moimi książkami, ale też takie ogólne życiowe. Ja w mojej pracy zajmuję się opowiadaniem historii. Głównie opowiadam o zbrodniach, ale takich, które wydarzyły się naprawdę. Są to historie prawdziwych ludzi, prawdziwe wydarzenia. Natomiast ty w swoim przypadku raczej skupiasz się chyba na postaciach fikcyjnych, prawda? No tak, ale mam też taką serię właśnie non-fiction, serię policjanci. To jest taka seria, gdzie robiłam wywiady z policjantami, więc tam dotykaliśmy tych prawdziwych zbrodni. I tak sobie, wiesz, myślałam przed tą naszą rozmową, że cię zapytam, bo ja ostatnio mam takie trochę rozkminki, że tak powiem, kolokwialnie. Czy w ogóle powinniśmy jakby tworzyć takie rzeczy dotyczące tych prawdziwych zbrodni? Czy nie masz czasem takiego poczucia, że to jest robienie rozrywki z, wiesz, z morderstwa? Ja zupełnie tego tak nie widzę. Mm. I to głównie z tego względu, że na przykład wiele odcinków u mnie na kanale Między innymi powstało we współpracy z rodzinami mhm. jest wiele y, ludzi, którzy chcą, żeby mimo że ich bliscy odeszli w tragicznych okolicznościach, to oni chcą o tym mówić. Zostaje nich... takie, coś taka powiedzmy pamięć o tej Oczywiście. sprawie. Oczywiście. Jest to też dla nich jakaś forma ulgi, terapii, ale też zachowanie hołdu. Niektórzy chcą, by była znana prawda, bez przeinaczeń, a poza tym na pewno takie historie niosą ogromną wartość edukacyjną. Takie historie uczą. Ja często dostaję taki feedback od słuchaczy, że na przykład są ostrożniejsi w różnych sytuacjach, że bardziej dbają o swoje bezpieczeństwo, zdają sobie sprawę z jakichś sygnałów alarmowych. I myślę, że nie możemy unikać tego świat jest brutalny. I myślę, że chowanie się za taką barierą, że, że mnie to nie dotyczy, jest błędem. Bo... Czy wiesz, że no w ten sposób możemy właśnie uniknąć, tak jakby, no nie można powiedzmy, nie mówić o historii, Tak, ym, prawda? No bo wtedy możemy dokładnie te same błędy dokładnie. popełnić. Ale też wiesz, jest takie, ja na przykład pracując nad tą serią policjanci. Emocji było mnóstwo, no bo wiesz, bo to są jednak... Możesz wymyślić najbardziej brutalną zbrodnię w książce fikcyjnej, ale jednak to jest tylko fikcja, a jak, jak masz tych prawdziwych ludzi, którzy to przeżyli, jak masz te prawdziwe łzy, no to gdzieś tam to zostaje. To tak jest, no przynajmniej dla mnie emocjonalnie było to bardzo y, trudne, ciężkie. Nie wiem czy ty też tak to odbierasz, jak przygotowujesz właśnie zwłaszcza z rodzinami. Jasne, ja mam zawsze z tyłu głowy, że to są prawdziwi ludzie i do tego tym bardziej trzeba delikatnie i ostrożnie podchodzić do takich tematów. Muszę mieć na uwadze, czy robię materiał z rodziną, czy nie, że bliscy tej osoby mogą tego, mhm. to usłyszeć. Więc zawsze stawiam przede wszystkim na rzetelny research, żeby dotrzeć do źródeł potwierdzonych. A jeżeli mam możliwość, to rozmawiam z ludźmi z najbliższego otoczenia, żeby potwierdzić wszystkie informacje, żeby nie było przekłamań. Mhm. Więc mam to na uwadze. Staram się zawsze być delikatna w tych kwestiach, nie wydawać własnych osądów. To takie Twoje tłumaczenie jest rzeczywiście przekonujące. Czyli utwierdziłaś się w przekonaniu, że, że warto, wiesz, bo też w, nawet w kryminale, nawet w fikcji yy, yy, gdzieś tam możemy dotknąć, nawet sobie przemyśleć, jak byśmy zareagowali tak. w, tej chwili, w danej chwili. Oczywiście wiadomo, że kryminał to jest rozgry, rozrywka, nie oszukujmy się. Ale rozrywka gdzieś tam z takim trochę dodatkiem. Takim właśnie, że ja zawsze staram się zadawać moim czytelnikom oczywiście nie wprost, tylko w treści książki jakieś takie pytania, takie rzeczy do przemyślenia. Bo uważam, że jest tak, że pisarz gdzieś tam daje tylko taki szkielet tej opowieści, a czytelnicy jakby sami go sobie nabudowują swoim doświadczeniem, swoimi przemyśleniami. I nie lubię tak podawać na tacy, wiesz, że ja uważam w ten sposób. Wolę, żeby czytelnicy sami, oni nie muszą się ze mną w ogóle zgadzać, wiesz, yy, bardziej właśnie takie coś, żeby ktoś się przemyślał jakąś kwestię. To u mnie jest dokładnie to samo. Zawsze chcę zostawić słuchaczom taki moment na własną refleksję, bo niektóre nawet zbrodnie, czy motywacje, czy, czy sama zbrodnia, bo są też zbrodnie dyskusyjne, gdzie niektórzy uważają, że być może nie ma tej winy może jest ta wina. Też nigdy nie chcę narzucać yy, słuchaczowi temu, co on ma myśleć o tej sprawie. Chcę, żeby każdy, nawet czasem zostawiam na końcu odcinka słuchacza z pytaniami takimi mm. otwartymi, by sam się zastanowił. Też przemycam jakiś morał, jeżeli się oczywiście da, do danej historii, i, i widzę tę wartość edukacyjną. I cieszę się, że jakby ten, mimo że mówimy o tragicznych sprawach, że one mogą nas czegoś nauczyć. Mm -hmm, mm -hmm. Też y, trzeba pamiętać, że no, różnie to bywa z tą ofiarą, bo jak myślimy sobie słowo ofiara. To od razu myślimy o osobie, która została poszkodowana, która jakby jest dobra i coś, ktoś ją zaatakował. A czasami jest tak, że ofiara to jest przedtem sprawca. Czyli na przykład był to powiedzmy, ktoś, kto bił na przykład swojego partnera albo partnerkę. I potem ta osoba nie wytrzymała i po prostu w samoobronie zamordowała tą osobę. To są częste zbrodnie. Też podczas zlotu moich czytelników była gościem pani prokurator zbrodni. Ona właśnie mówiła, że większość zbrodni ym, tam u nas y, to są właśnie zbrodnie popełniane przez kobiety na mężczyznach, y, którzy po prostu przedtem y, y, w jakiś sposób się nad nimi znęcali. I wtedy y, to jest to, co Ty mówiłaś, że czasami nie do końca wiadomo, wiesz, y, jak to ocenić de facto, bo jeżeli jesteś przez ileś lat, na przykład bita, poniżana, i tak dalej, a potem w pewnym momencie ktoś zabije, no to tutaj już każdy musi ocenić to w swoim gdzieś tam sumieniu, jak wiesz, jak to, jak to ocenia, czy ta kobieta miała prawo do aż tak, e, wiesz, takiej reakcji. E, ale właśnie to podobno są najczęstsze zbrodnie. Jeżeli ktoś się posuwa do takiego rozwiązania sprawy, to trzeba sobie pomyśleć, w jakim dołku mm -hmm. życiowym, w jakiej rozpaczy musi być ta osoba, że się Przekracza wszelkie swoje granice, żeby się uwolnić. Więc faktycznie to są takie sytuacje dyskusyjne, gdzie można, na pewno sąd bierze pod uwagę okoliczności. Natomiast, jeżeli jesteśmy już w przypadku, bo bardzo ciekawe jest to, co powiedziałaś, że, że często właśnie kobiety próbując się uwolnić z toksycznych, mhm. przemocowych związków, dopuszczają się zbrodni, to czy myślisz, że zbrodnia ma płeć? Chyba mimo wszystko, z tego co ja słyszałam, wiesz, to oczywiście może być błędne, bo tutaj nie chcę siebie stawiać jako jakiegoś eksperta, że mimo wszystko to jest domena męska, tak. ten świat taki, taki agresywny, ale jeżeli kobieta... To, to, o czym powiedziałam, to bardziej były takie zbrodnie na gorąco, kiedy coś się dzieje mhm. i nie wiem, ten mąż przychodzi do kuchni, ona nie wiem, robi kanapkę dla niego, on znowu, wiesz, mhm. ona ma ten, ten nóż w ręce i to się i dzieje. To się dzieje. A, a co innego to jest zbrodnia, którą ktoś zaplanuje, to też jakby tak. inaczej się to ocenia, prawda? Mm -hmm. Ym, no to, z tego co słyszałam, jeżeli kobieta już się weźmie za planowanie, to yy, <laughs> to już jest zbrodnia prawie doskonała, bo doskonałą jest, yy, jest ciężko. Yy, natomiast, no jednak mimo wszystko to jest chyba męski świat. Ja nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz? Yy. Zdecydowanie. Nawet same statystyki mówią, yy, kobiet skazanych na karę żywotniego pozbawienia wolności w Polsce mamy kilkanaście zaledwie. Mężczyzn jest wielokrotnie więcej, więc to już mówi samo za siebie. I mężczyźni rzeczywiście popełniają częściej zbrodnie niż kobiety. No, ale czy, czy zbrodnia ma płeć? Chyba nie. Chyba nie, no pewnie wiesz tak naprawdę. Najbardziej przerażające dla mnie jest to, i to jest też taki częsty motyw w moich książkach, że w sumie każdy może stać się tym zabójcą. Tak. Jak masz jakiś splot czynników. E, oczywiście każdy z nas chce myśleć o sobie, że jest dobry, że nigdy by tego nie zrobił, ale, ale czy byśmy tego nie zrobili, gdyby ktoś, nie wiem, trzymał na muszce, nie wiem, naszą bliską osobę, czy, czy gdybyśmy nie chcieli tak. siebie ratować, no nie wiemy tego tak naprawdę, dopiero w tej ekstremalnej sytuacji możemy się e, sprawdzić i wiesz, e, albo czasami jest tak, że gdzieś tam ta zbrodnia e, eskaluje coraz bardziej, wiesz, że, że na początku było spokojnie, ale zrobisz ten krok w jedną stronę i potem kolejny i nagle mm -hmm. okazuje się, że już tu myślałaś, że tego nie zrobisz, a jednak um, zrobisz. I to jest dla mnie przerażające. To jest taki właśnie. Dlatego często to poruszam, bo w moich książkach w ogóle poruszam takie rzeczy, których ja się boję, które gdzieś tam wiesz, są dla mnie takie niepokojące. Um, I dlatego tych wiele wątków jest w ogóle. Wielowątkowe są te moje powieści. A nie wiem, czy zauważyłaś, bo ja na przykład zauważyłam. Taką cechę wspólną sprawców w moich odcinkach, może nie jest to reguła, ale bardzo często się zdarza, że sprawcy mm, mają jakieś takie cechy, które się powtarzają u, w wielu przypadkach. Czyli na przykład, że są to z reguły osoby narcystyczne, bardzo zapatrzone w siebie, które mm, na pierwszym miejscu stawiają swoje potrzeby, swoje wszelkie. Oni, oni potrafią po trupach dosłownie iść do celu, żeby coś osiągnąć, a czasem te ich potrzeby są. Z naszego punktu widzenia i w kontekście zbrodni dokonanej, błahe, czyli na przykład zdrada, chęć y, życia z inną kobietą, albo na przykład niechęć, żeby mieć dziecko, i, ale już na przykład jest ta ciąża i, i nie chcą takiego życia, zmian w życiu. I zauważyłam właśnie, że, że, że ten narcyzm... Wystarczyłoby po prostu się wycofać. Tak, że to są sytuacje, które mają mnóstwo rozwiązań, i dużo lepszych. Wiesz, ja ostatnio właśnie, pracując nad tą nową książką, zainspirował... Jeden z wątków jest zainspirowany przez prawdziwą sprawę ze Stanów Zjednoczonych. I tam chłopak zamordował swoich rodziców, bo on został wyrzucony ze szkoły. Nie chciał o tym powiedzieć rodzicom. I potem ojciec odkrył ten fakt. No i on zamordował ojca, bo nie chciał, żeby to ogólnie wyszło, wiesz? I tylko dlatego, że ten ojciec się dowiedział, że on wyleciał ze szkoły. Przecież to jakby nic nie jest. No, wiesz, wydawałoby się, że o co chodzi w ogóle, wiesz? Można było, on by ten ojciec pokrzyczał przez pół minuty i potem byłoby normalnie. On jakby podświartował tych rodziców, wiesz, tak jak mówisz, czasami jest po prostu coś tak. Wiesz, to pokazuje, jak czasem inaczej widzimy ten, ten świat, wiesz, całe szczęście niż ten sprawca. Ale widzisz, to jest ciekawe, bo ja na moim kanale też mam podobną sprawę mhm. tylko że to z kolei dziewczyna A. też zamordowała swoich, to znaczy zleciła zabójstwo rodziców, stracił życie tylko, y, stracił życie tylko ojciec mhm. natomiast y, motyw był ten sam. Mhm. Dziewczyna udawała, że chodzi na studia, że zdobywa doświadczenie, wykształcenie i prowadziła tak naprawdę fikcyjne życie, żeby mhm. zadowolić surowych rodziców i w momencie kiedy ten domek z kart tych kłamstw mhm. budowanych zaczął się sypać, no to dla niej jedynym rozwiązaniem było po prostu pozbyć się rodziców. Wiesz, e, czasem jest tak, że na przykład ja pracując nad książką, powiedzmy mam jakąś taką prawdziwą sprawę i ta sprawa wydaje się zupełnie wiesz, jakiś odlot, że ktoś na przykład zabija dlatego, że się że rodzice dowiedzieli, że ze szkoły wylecieli i jak masz to opisać w książce, to czytelnik potem by powiedział, ale to w ogóle jest nierealne, bez sensu. bez sensu. Więc pisarz musi tak trochę, wiesz, wyobrażać sobie, co czytelnik uważa za jakby realną sytuację. I czasami nie mogę wręcz opisać tej sprawy tak, jak ona hmm. wydarzyła się naprawdę, no bo po prostu wszyscy by mi zarzucili, że ja to sobie, wiesz, zmyśliłam, że za dużo tu jest na przykład jakichś tam, wiesz, wątków, takich zbiegów okoliczności, a czasami, wiesz, w życiu te scenariusze są zupełnie, no, niesamowite. Mówi też, że coś się na przykład dzieje. Cały czas mam w głowie, już nie pamiętam kiedy to się wydarzyło, to akurat nie była zbrodnia, ale było coś takiego chyba we Francji, że, że matka jechała z małymi dziećmi i coś się z nią stało, był wypadek i ona była, wiesz, straciła przytomność. I te dzieci były zupełnie małe, kilkuletnie i siedziały z tą matką w fotelikach, ale jakoś się wyswobodziły. Wyszły na drogę, takie małe dzieci, wiesz, na jakąś autostradę. Mm -hmm. Zatrzymały samochód, a w samochodzie był akurat pielęgniarz. I ten pielęgniarz akurat, po, wiesz, coś zrobił, unieruchomił tę szyję tej matce czy, czy coś. E, I ona, wiesz, nie straciła w związku z tym wiesz, władzy w nogach, bo tam się coś nie przemieściło. Mm -hmm. I teraz mnie napisała w książce, że małe dziecko wychodzi na autostradę, no zatrzymuje tak. kierowcę, a ten kierowca jest akurat lekarzem. To wszyscy powiedzieli, no odleciała troszeczkę. <grym> Naciągane. Naciągane. A czasami w? W życiu tak, tak właśnie bywa, no ale tak jak mówiłyśmy, no niestety czasami te powody tych morderstw wiesz, są po prostu niesamowite błahe. błahe. Po prostu. To jest, błahe. To jest naj najbardziej przerażające, ta błahość. Jest takie słowo w ogóle? My w naszych materiałach poruszamy takie, takie historie przerażające, ale warto powiedzieć, że to jednak wciąż jest margines. Nie jesteśmy w, ciąg w ciągłym zagrożeniu. Ale jeżeli już się zdarzają rzeczywiście te takie, naj takie naj najgłośniejsze sprawy kryminalne w Polsce, to one rzeczywiście podłoże mają błahe i te rozwiąza to rozwiązanie tych spraw mogłoby być dużo prostsze. Ja się czasem zastanawiam. Co taki sprawca po latach, kiedy na przykład jest już złapany myśli? Czy, czy przychodzi taka refleksja w jego przypadku, że po co to było wszystko? Że przecież mogłem inaczej zrobić. Chociaż zdarzają się takie przypadki, nie wiem, jak na przykład w przypadku zabójstwa Anigarskiej, gdzie sprawca, mimo że jest skazany prawomocnym wyrokiem, mimo że odsiaduje już tam 10-15 lat w więzieniu, Wciąż nie przyznaje się do tej winy, wciąż y, się wypiera no i Pewnie wiesz, to zależy od tej, jakiejś tam psychiki tego sprawcy, no bo jeżeli ktoś zabił, bo wiesz, bo tak się wydarzyło, był jakaś tam ferwor chwili, to pewnie inaczej na to patrzy, niż osoba, która, tak jak wspomniałaś, jakimś tam ma jakieś narcystyczne jakieś zaburzenia, czy wiesz, czy w ogóle jest socjopatą, czy psychopatą. Yy, Całe yy, na przykład yy, oczywiście seryjni mordercy są, yy, może brzydkie słowo, wdzięcznym tematem do tego typu yy, programów, bo, bo to ludzi gdzieś tam chyba fascynuje do pewnego stopnia. Tak. Ale całe szczęście tych takich spraw jest niewiele. Natomiast, no, jeżeli ktoś zamorduje w takiej sytuacji wiesz, życiowej, to podejrzewam, że może taka refleksja przyjść. Pewnie nie jeden raz tak naprawdę, tylko że już jest za późno. Jest za późno, zdecydowanie. I potem to też może ciągnąć wiesz, jeżeli ktoś, powiedzmy, nawet ma tą refleksję, ale chce uniknąć kary, to zaczyna, wiesz, brnąć w tą sytuację, może zabrnąć tak daleko, że jeszcze kogoś zabije, bo będzie na przykład. Próbował to ukryć i już to się wymyka spod kontroli. Niestety tak jest. A potrafią brnąć, mimo twardych dowodów, po, potrafią brnąć. Mamy sprawców, którzy są narcystyczni. Y, natomiast czy myślisz, że jest taka sytuacja, że y, są osoby, które są bardziej narażone na to, żeby stać się ofiarą? Bo na przykład w moich podcastach zauważyłam, że y, często są to osoby. Y, w związkach, na przykład, gdzie są współzależnione, gdzie jest związek przemocowy, one są uległymi osobami, często naiwnymi. Mam przypadek sprawy z Warszawy, gdzie. Mm, Mężczyzna podszywał się pod kogoś zupełnie kim nie był. Zapoznał kobietę przez internet, podawał takie wręcz niestworzone historie o sobie, takie, że każdemu normalnemu człowiekowi by się zapaliła lampka, że to nie jest niemożliwe, żeby ta osoba tyle rzeczy naraz robiła, była tak niesamowita. A mimo tego potrafimy. Wiesz, bo jest pewnie taka potrzeba, żeby właśnie, wiesz, ktoś na przykład bardzo pragnie być w związku mm -hmm. i wydaje się tej osobie, że za wszelką cenę musi być, bo jak będzie sama, no to nie będzie, nie wiem, tyle warta. Wiesz, i, I jakby szuka swojej wartości w drugiej osobie i za wszelką cenę chce z tą osobą zostać, mimo tego, co się dzieje, to jest zresztą bardzo skomplikowane tak naprawdę, jak to się z przemocowym związku. Tak, dlaczego ona nie odejdzie? A to nie jest, to nie nie jest wszystko taki taki takie oczywiste, jeżeli ktoś w tym jest um, od dłuższego czasu, to się właśnie dzieje stopniowo, to jest bardzo trudne czasami. Właśnie pracując z policjantami, często się spotykałam też z taką frustracją policjantów, że oni znowu pod ten sam adres jadą, mm -hmm. a, a ona znowu nie zgłasza tego um, mm. i oni nie mogą nic zrobić, no bo nie mogą wymierzyć sprawiedliwości jak Batman, mm. wiesz, tylko muszą się trzymać litery prawa. Um, no ale to są bardzo skomplikowane rzeczy, potrzeba wielkiej odwagi, żeby się potem z tego wyrwać, prawda? Myślę, że też takie osoby, które. No, internet, tak jak wspomniałeś, ten walor edukacyjny, żeby jednak mm. uważać, kogo tam przez ten internet e, poznajemy. E, w ogóle kogo poznajemy w życiu, komu ujawniamy jakieś informacje, e, też jest bardzo istotne, e, żeby uważać. E, ale też pamiętajmy o takich osobach, to już zupełnie innej beczki, które są gdzieś tam wrażliwe, e, dzieci, e, osoby starsze, które mogą zostać w jakiś sposób wiesz... W, wykorzystane dla jakiegoś ym, osiągnięcia celu albo dla ym, zarobku. Ale a jak mówię o zarobku, teraz pomyślałam sobie o zupełnie innej sytuacji. O takiej sytuacji, kiedy ofiara chce zarobić mm, i nagle się pcha zupełnie, wiesz, na przykład szantażysta. Czy wiesz, jakby zupełnie inna sytuacja. Tutaj nie taka, bo ja cały czas mam wrażenie, że jak mówimy o ofierze, to wszyscy myślą o takiej niewinnej ofierze, która. A trzeba powiedzieć, że jednak w tej wiktymologii ta ofiara czasami jest też winna. Ktoś na przykład jest zbyt chciwy i gdzieś tam się pcha, w, że tak powiem, w paszcze niebezpieczeństwa. I, zostaje zabity, żeby na przykład, wiesz, nie było szantażu. No teraz już w... głowa pracuje. <laughs> Ewentualne motywy zbrodni w książce. Więc to jest wszystko tak naprawdę bardzo skomplikowane w ciągu tej jednej naszej godziny rozmowy. Na pewno tak. wszystkich wątków nie, nie zdołamy poruszyć. Zdecydowanie nie. Aczkolwiek yy, ja chciałam wrócić do tego, co powiedziałaś o tym, że nam się czasem wydaje, że tak łatwo byłoby uniknąć tej zbrodni. Ja jako, że prowadzę podcast yy, między innymi na YouTubie, to yy, Mogę czytać komentarze ludzi, i tych komentarzy jest mnóstwo pod każdym odcinkiem, i bardzo często pojawia się właśnie takie, takie spojrzenie na sprawę, że siedząc w tym wygodnym fotelu, słuchając w bezpiecznym domu, nam się te sprawy wydają takie oczywiste. Dlaczego ona w to uwierzyła? Dlaczego ona tam poszła? Dlaczego ona. Już zupełnie inaczej jest, kiedy jesteśmy w dokładnie. tej sytuacji. To jest naprawdę, wiesz, to jeżeli jesteśmy w tej relacji, jeżeli to jest nasz jakiś tam partner, chcemy wiesz, myśleć, że on jest dobry, że on na przykład wiesz, nam, nas nie skrzywdzi. Albo to samo miałem właśnie w przypadku pracy z, z policjantami. Też znowu się do tego odniosę, bo to też jest ta, powiedzmy, obręb naszego tutaj zainteresowania rozmowy. To, że na przykład czy ten policjant powinien się zachować w ten sposób podczas tej interwencji. On na przykład miał tylko kilka sekund, żeby podjąć tą decyzję, czy on ma strzelić, czy on ma nie strzelić. A potem jest to rozpatrywane. Wiesz już na spokojnie, jak sobie siedzisz i jesteśmy tu w bezpiecznym momencie, no to nie musimy tych decyzji podejmować w jedną chwilę. Możemy powiedzieć, a tak trzeba było zrobić, a nie, nie, jednak tak. A jak tak. jesteś tam, no to to już jest zupełnie inna rozmowa. To jest idealny przykład, jak pani w sklepie jest dla nas niemiła, i potem wychodzimy i mamy miliony ripost. No właśnie i do wieczora potrafimy jeszcze się zastanawiać. I to jest to samo tutaj. To wszystko się dzieje na gorąco, albo tak jak ty mówisz, że żyjemy z tą osobą pod jednym dachem. To jest na przykład mąż nasz. Mhm. Albo matka naszych dzieci. I jak my możemy w takiej osobie widzieć kogoś, kto by mógł nam odebrać życie? To często jest tak, że no, to jest tak nieprawdopodobne, że ludzie nie biorą pod uwagę takiego scenariusza. Jak, jak wchodzą jeszcze dzieci w to wszystko, to Oczywiście. też czasami ktoś myśli, że dla dzieci zostanę, bo te tak. dzieci będą szczęśliwe, jeżeli będzie dwójka rodziców. A potem się okazuje, tak. że ta druga osoba wcale takich dobrych zamiarów yy, nie miała. Niestety. A ja mam bardzo często takie właśnie sytuacje w odcinkach, że. Yy, Trwają ci ludzie w tych związkach właśnie ze względu na to, co powiedzą ludzie, mhm. że przecież rozwód to nie wypada, że są z mniejszych miejscowości, gdzie to po prostu narażają się na ostracyzm społeczny, jeżeli mhm. by postanowili w inny sposób zakończyć ten związek. I ludzie czasem przez takie wręcz zaściankowe myślenie, mam wrażenie, że, że może brakuje tego wsparcia, takiej edukacji, mhm. że. Że my naprawdę nie musimy, jeżeli nie potrafimy ze sobą żyć w zgodzie męczyć się ze sobą, tylko że każdy ma prawo do szczęśliwego życia i że to jak podejmujemy jakąś decyzję, że ona nie musi każda decyzja być jedną jedyną na całe życie. Aha. To się troszeczkę zmienia, ale pewnie jeszcze trochę zajmie, zanim, zanim to tak wejdzie do, do świadomości. Może wynika to z tego, że, nie wiem jak jest u ciebie, ale u mnie około 80% to są jednak kobiety, jeżeli chodzi o słuchaczki. Mhm. Więc mężczyźni stanowią mniejszość i... To, to nie jest żadna dla mnie pewność, aczkolwiek taki wniosek wyciągam, że być może wynika to z tego, że właśnie te kobiety utożsamiają się mm. z tymi ofiarami, że one może widzą trochę swoją sytuację. Nierzadko zdarzają się komentarze, ja też miałam taką sytuację, mm. też mój mąż zgotował mi podobne piekło. Że rzeczywiście wydaje mi się, że jednak szukamy historii, w których potrafimy się odnaleźć i mm. które rozumiemy. Tak samo ludzie zdecydowanie na moim kanale lubią wolą słuchać o sprawach z Polski, bo jednak tu też jest znowu te realia miasta, oni się potrafią odnaleźć w tym naszym świecie. Im, im jakieś dalsze krańce świata, tym oni czują taki większy dystans. Mhm. Zastanawiam się, jak to jest u ciebie w, w książkach. Wiesz, to w książkach jest, to się też zmienia, bo jak zaczynałam, chyba to był 2014 rok, już teraz nie pamiętam, to do tej pory pamiętam za to taką wiadomość, którą dostałam, że książka jest super, mimo że polska. I jeżeli chodzi o książki, to ludzie bardziej byli tacy, że zagraniczne tylko dobre, mm -hmm. że wiesz, że po prostu tylko zagraniczne imiona, zagraniczne nazwiska, mm -hmm. wiesz, Londyn, Nowy Jork i tak dalej. A teraz się to zmienia i idzie bardziej w stronę tego, że, i też jak mam spotkania z czytelnikami, właśnie takiego możliwości, wiesz, właśnie zobaczenia tego, poczucia tych realiów, które, które my mamy. I to, co powiedziałaś o tych kobietach, wydaje mi się, że no gdzieś tam na pewno bardziej obchodzi nas los tych osób, które gdzieś tam możemy właśnie się wczuć w nie, możemy jakieś tam emocje wobec nich poczuć. U mnie też większość mimo wszystko to są czytelniczki, mm. jednak mimo takiej tematyki, powiedzmy. Chociaż ja myślę, że to jest jakiś mit, bo czasami jestem pytana, że tam wiesz, czy ja jestem pisarką w takim właśnie kryminalnym świecie, jak to tego. A ja mam wrażenie, że to jest więcej pisarek, wiesz. W te, w po prostu. W zdominowało ten kryminał. Więc zbrodnia jest kobietą, może jednak, bo mówiłyśmy może. o tym, czy jest płeć <laughs> zbrodni. Um, także y, faktycznie, no to teraz rzeczywiście obserwuję, że, że rzeczywiście jest ta polska, nasza, nasza realia gdzieś tam. W przypadku tych książek może to wynikało trochę z takiego kompleksu, wiesz, który, z którego się chyba leczymy jako Polacy, mhm. że nie jesteśmy wcale gorsi, że mamy te rzeczy naprawdę, wiesz, literaturę, czy właśnie podcasty, czy kanały, że to nie tylko zachodnie. Że nasi twórcy też naprawdę potrafią zrobić, czy film, serial e, na bardzo dobrym poziomie. Też tak to widzę, rzeczywiście. Akurat w zbrodniach lepiej nie konkurować z zachodem. Nie, Lepiej nie. Ale być... jeżeli chodzi o twórczość, to, to faktycznie naprawdę jesteśmy na dobrym poziomie, i, i już nie ma czego się wstydzić. Ja w moich materiałach poruszam tylko i wyłącznie sprawy, które wydarzyły się naprawdę. Dlatego. Jeżeli chodzi o takie pole do popisu, jeżeli chodzi o poprowadzenie historii, no to ja jestem uzależniona i jestem w sztywnych ramach tego, co Ale się na wydarzyło. Ale też wiesz, masz jakiś swój styl opowieści, bo każdy tak. opowiada, czy ma swój styl, bo, bo tą samą historię, dwie osoby opowiedzą zupełnie inaczej. To jest spora praca, tak właściwie największa, bo żeby opowiedzieć właśnie, tutaj sprowadzamy się do pytania, co zrobić, żeby. Bo książka to jest. Rozrywka na wiele godzin. Mhm. Tak samo podcast. Moje podcasty czasem niektóre blisko trzy godziny trwają. I wiele razy się zastanawiałam nad tym, co zrobić, żeby utrzymać uwagę tego słuchacza przez tak długi czas, mhm. bo to jednak jest no, sporo czasu. Właśnie w czasach, kiedy te krótkie formy zaczynają być coraz bardziej popularne. Dokładnie. No? Ja w moich podcastach staram się tak poprowadzić historię, żeby słuchacz miał wrażenie, że jest bohaterem też tych wydarzeń, że może stoi obok, że, że on uczestniczy w nich. I to jest ogromna praca, żeby to przygotować, bo to jest najpierw zbieranie materiału, potem powstaje konspekt, potem na podstawie tego konspektu obradujemy, jak poprowadzić tą historię, żeby razem ze słuchaczem odkrywać te karty po kolei. I wydaje mi się, że w przypadku podcastów to jest Przynajmniej mojego kluczowe, że rzeczywiście słuchacz wczuwa się w tą, w tą rolę, sam może czasem czuje się jak śledczy, albo inaczej, w zależności od, z jakiej perspektywy prowadzę historię, bo czasem to jest z perspektywy, tak jak u Ciebie, policjantów, czy czasem z perspektywy ofiary, czasem z perspektywy bliskich, którzy mierzą się z, z sytuacją, że ktoś zaginął i, i są przekazane te emocje, jak, jak wyglądają dosłownie te godzina po godzinie, kiedy ta osoba nie wraca do domu, co się dzieje? I wydaje mi się, że to jest jakby jak najbardziej rzeczywiste oddanie tych y, sytuacji, bez pominięcia tego, co najistotniejsze, czyli, że tu wszystko dzieje się naprawdę, że to są prawdziwe emocje, hmm. które trzeba przekazać. I wydaje mi się, że to jest y, ten klucz do tego, że ludzie chcą y, słuchać, że potrafią poświęcić ten swój czas a, a, i że nie zadowala ich ta krótka forma, bo oni chcą zrozumieć tą zbrodnię, oni współczują i, i to im pozwala dopiero tak naprawdę to odczuć. Nie wiem, jak to jest w przypadku książek. No że ja nie mam tego brzemienia właśnie takiego, że opowiadam prawdziwą historię, tak, tak jak ty. No, ty musisz uważać tak naprawdę w sumie na każde słowo, to na wszystko, żeby jednak właśnie zachować tą pamięć, cześć tej ofiary, prawda? Tak. Ja mogę jednak troszeczkę sobie poszaleć, no bo moja ofiara nie istnieje tak naprawdę. Tak. No, ewentualnie może opisywać, może jakoś być związana z prawdziwą sprawą, ale jednak nie jest to mm, prawdziwa sprawa, w związku z tym o tyle jest to łatwiej. Ale praca nad książką to też jest, to nie jest tak, że się siada i to jest zapis, i, bo, bo, wiesz, bo wiele osób sobie wyobraża, że pisarz to jest tylko siedzi przed komputerem na klawiaturze, stuka i No to właśnie, jest, to jak to wygląda? No, Taki... Wygląda to tak naprawdę, ten zapis to jest taka wisienka na torcie, to jest dosłownie, wiesz, jedna piąta na końcu to jest zapis, a cztery piąte mm -hmm. to jest wszystko inne, co musisz przygotować. Trochę podobnie do tego, co ty powiedziałaś, musisz zrobić research, e, okej, okay, nie, nie, nie do jakiejś konkretnej sprawy, ale na przykład tych rzeczy, które poruszasz. Te, w jaki sposób funkcjonują y, służby, w jaki sposób y, na przykład y, medycyna sądowa, oczywiście to jest bardzo ważny element, żeby wiedzieć jak sprawca zabił, jakie będą konsekwencje tego, że ciało zostanie na przykład w, nie wiem, w bagnie, no i co się stanie no tak. z, tym, z tym ciałem. Ja oczywiście tego nie wiem, no bo ja nie jestem po takich studiach, żeby wiedzieć, więc ja się muszę tego dowiedzieć, co też jest jakby bardzo fajnym elementem y, pracy y, pisarza, że cały czas się czegoś uczysz. Tak, to mi podoba. E, oczywiście takich okropnych rzeczy, jak to, co powiedziałam przed chwilą, ale też i ten. Ciekawych. Jakieś, wiesz, na przykład miałam książkę dotyczącą szachów. W mojej rodzinie się grało w szachy. Ja nigdy jakoś szczególnie nie umiałam grać w szachy, no ale więc musiałam się troszeczkę o tych szachach dowiedzieć. O tym, wiesz, bo szachy wyglądają tak, że siedzi dwójka osób i tak patrzą sobie na tą szachownicę i się nic w sumie nie dzieje. Ale też chciałam opisać. W tej książce się pojawiła taka bardzo znana partia szachów i też starałam się, wiesz, opisać to, co się dzieje w głowie tego szachisty, właśnie w ten sposób, żeby były takie emocje, że wiesz, że, żeby oddać to, co tam się dzieje. My tylko widzimy jakiś jeden pojedynczy ruch pionka. Ja sobie zawsze staram się stawiać jakieś wyzwania właśnie, żeby wiesz, żeby trochę inaczej to opisać, żeby z innej perspektywy to opisać. Ja często mam zmiany tych perspektyw, więc nie mam tylko policjanta, ale chociażby sprawcę, na chwilę nagle staję się tym, tym tak. mordercą. To też oczywiście nadal kryminał rozrywka, ale z drugiej strony, jak wchodzisz w tę historię, no to masz takie jest to taki jakiś, wiesz, emocjonalnie ciężkie i, i myślisz sobie, że gdzieś tam jednak takie rzeczy dzieją się naprawdę. Ja chciałam nawiązać do tego, co właśnie powiedziałaś, że podczas pisania książki w zasadzie. Nie tylko ty się uczysz, ale uczymy te uczysz też czytelników. I podobnie jest zresztą u mnie w podcaście, bo ja też się dowiaduję mnóstwa nowych rzeczy, tworząc podcast. Jeżeli chodzi na przykład o kwestie prawne, to moja wiedza dzisiejsza, ta na przykład sprzed roku, to jest niebo a ziemia. Nawet wczoraj miałam rozmowę z takimi prawnikami, którzy też powiedzieli właśnie, bo konsultuję się też, kiedy mogę, żeby się dowiadywać, że, że rzeczywiście widzą progres, że, że, że jest duża różnica. I też staram się przemycać tą. tą tą wiedzę też, czy na przykład y, staram się przemycać, y, jeżeli mowa o jakiejś takich, y, jak jest przemoc w rodzinie, to żeby uczulać mm. też, przemycić też jakiś morał. Myślę, że y, musimy wiedzieć o tym, że możemy, dostarczamy jednak rozrywkę, mimo że to są mm. takie dosyć trudne tematy, ale że możemy też uczyć. Tak, żeby wykorzystywać tą platformę, którą mamy, gdzieś tak. tam do... Wiesz, no, oczywiście nie można uratować e, świata przede wszystkim, ale jakiś tam wycinek, wiesz, ktoś być może obejrzy ten twój podcast i powie, kurczę, ja mogę zrobić to i to. Tak. I nawet jeżeli się nie dobie wszystkiego, to zacznie sobie szukać, wiesz, chociaż wie, że jest taka możliwość tak. na przykład. I to faktycznie. Czy w książce to jest zresztą podobnie, że wiesz, też sobie, ja czasami dostaję takie wiadomości, to też wtedy sobie myślę, że, że moja praca, jest, wiesz, ma jakiś sens, bo czasami mhm. jestem zmęczona, i myślę sobie, kurczę, a potem ktoś do mnie napisze, że ta książka mu w czymś pomogła, to są często emocjonalne bardzo wiadomości, tak. takie prywatne, więc nie będę. Tutaj cytować i myśl sobie kurczę ja nawet nie wiedziałam że, że to może być dla kogoś tak istotne i wtedy mam takie poczucie takiej satysfakcji powiesz bo, bo ja byłam na psychologii i miałam, jak zaczynałam studia, no to chciałam być takim psychologiem klinicznym, chciałam, mm -hmm. wiesz, poszłam tam z myślą, że ja będę pomagać ludziom. No i nie zostałam tym psychologiem, wiesz, ale gdzieś tam nagle potem dostaję te wiadomości, myślę sobie, że jakoś tam pomagam, no nie w ten sposób, jak, jak, wiesz, jak ten psycholog, ale gdzieś tam to ma sens I, i to samo, co ty robisz, wiesz, że ok, dobra, ktoś sobie słucha do, nie wiem, do trasowania, ale jednak coś tam z tego wyniesie, i potem się okaże, że jeżeli nie tej osobie, to się przyda. To być może powie: Słuchaj, ja słyszałam, że to jest tak, do koleżanki na przykład powie: Ty masz taką i taką opcję, i ona wtedy może się odważy, wiesz. Czasami też nawet samą postawą ciebie, jako twórczyni, możesz się okazać, że jesteś dla kogoś w ogóle takim idolem, wiesz, i ty coś robisz, i ktoś tam się kurczy, ja mogę też, ja mogę osiągnąć coś. To też jest taki inny aspekt zupełnie. Bohaterowie to, no to jest trzon całej historii to oni są tu nie nie chodzi o zbrodnie, o, 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 o bulwer, bulwersowanie ludzi, jakimiś tam drastycznymi scenami. Tylko właśnie to są historie o ludziach i na tym się skupiam. Ja jestem ograniczona tym, co mam, tym, co, co, co jest o tych prawdziwych osobach powiedziane lub co powiedzą o nich bliscy. Natomiast ty masz tą dowolność, i zastanawiam się. Jakby czy sobie wyznaczasz jakieś granice, kogo rozbudujesz, kto będzie jaki, kto, komu Wiesz poświęcisz to, więcej uwagi? Na pewno to jest bardzo ważny element, najważniejszy chyba, nawet bym zaryzykowała, tej takiej pracy, zanim usiądziesz do zapisu. Bo jednak piszemy o ludziach dla ludzi, ci ludzie muszą być jakby trzonem tej całej opowieści. Tak. Też jest tak, że jak sobie zbudujesz tych bohaterów, to oni troszeczkę się stają jakby ludźmi prawdziwymi, bo już, bo ja zawsze bardzo dużo czasu temu poświęcam ja wymyślam takie szczegóły, które. To nawet niekoniecznie się pojawią w książce, ale dla mnie one jakby budują tę postać. Ja czuję, jaka ta osoba jest. Czyli całą tą historię wokół tego człowieka. E, często też e, nie tylko tych głównych bohaterów, ale pobocznych. Mam wrażenie, że wtedy też czytelnik gdzieś podświadomie czuje, że, że ta praca została wykonana. Że ten świat jest taki bogaty i taki gęsty. Bo nigdy oczywiście nie opiszesz tego wszystkiego, bo to by było nudne. Bo ja nie mogę, wiesz, wchodzę, jest scena i mówię, że on w 85 piątym e, jadł jajecznicy, na śniadanie, prawda? <laughs> No wiesz, A potem pojechał, na no nie wiem, gdzieś to. Bo to jakbym wyliczała to wszystko, to, to nie. I wiesz, ale poświęcam temu bardzo dużo czasu i czasami jest tak, że ja sobie potem robię jakiś tam plan, według którego idzie ta akcja. Tak jak ty masz ten konspekt odcinka, to ja mam taki konspekt książki. Ale czasami jest tak, że ci bohaterowie, bo konspekt jest taki jakby na sucho. A jak już jestem w zapisie, to nagle ten bohater zaczyna żyć własnym życiem i on podejmuje swoje decyzje. Ja widzę, że on jednak by się inaczej zachował. I czasami to jest tak dziwnie brzmi, że on podejmuje własne decyzje, skoro on jest w mojej głowie, ale tak gdzieś się jest. Wiesz, jak rozmawiam z pisarzami, to oni też coś takiego mają. Ale to się dzieje tylko wtedy, jeżeli faktycznie poświęcisz tej osobie bardzo dużo y, czasu. I może to jest takie zboczenie zawodowe właśnie po tej psychologii. Jestem ogólnie bardzo zainteresowana ludźmi. Wydaje mi się, że nawet jak ktoś nie ma dyplomu psychologa, to. Musi być zainteresowany ludźmi, musi mieć empatię przede wszystkim, żeby pisać książki, bo to jest trochę tak jak takie aktorstwo gdzieś wchodzisz w tego człowieka, musisz czuć. Ja w ogóle jestem bardzo taka. Uczucia dla mnie są istotne, bo książka musi wywoływać jakieś uczucia. Jak nie wywoła żadnych uczuć albo twój bohater ich nie wywoła, no to on nie będzie w ogóle istotny dla tego czytelnika. Tak jak wspomniałaś, twoje wicki. Więc jest takie coś, że ktoś bardziej się utożsamia, więc jak się bardziej utożsamia, to gdzieś bardziej jest związane emocjonalnie, uczuciowo. Tak. I jeżeli ja nie wywołam w czytelniku, wszystko jedno, czy to kobiecie, czy mężczyźnie, uczuć wobec danego bohatera, to nic z tego nie będzie, bo wszystko będzie mu jedno, czy on zginął, czy nie zginął. Po prostu, a, jeżeli mamy te uczucia, no to, no to to jest największy sukces yy, pisarza. No i, ale to można zrobić tylko, jeżeli naprawdę dużo czasu poświęcisz tym bohaterom. I myślę, że podobnie jest w podcaście, że też staram się przede wszystkim poświęcić y, uwagę bohaterom. Na nu numer jeden jest oczywiście ofiara i, i opowiedzenie o, o jej życiu, oddanie jej hołdu, ale poświęcam też tyle, ile się da czasu sprawcy, ale bardziej pod tym kątem, że żeby rozłożyć trochę tą jego osobowość na czynniki pierwsze i może zobaczyć, no, dlaczego to do, do tego doszło, może czy są właśnie te punkty wspólne gdzieś, że może w dzieciństwie, a może, może były jakieś sygnały, żeby że, że, że wiemy. Tylko, że tak jak mówię, u mnie trzymają mnie też sztywne ramy tego, jaki jest stan faktycznie, albo jaki jest ten zakres wiedzy. No, u ciebie faktycznie możesz to no ja rozbudować. Ja stosuję retrospekcje takie właśnie po to, żeby pokazać, jak ten sprawca doszedł do tego punktu. Mm -hmm. Właśnie po to, żeby czytelnik sam ocenił um, jego znaczy zachowanie. Bo ja jestem bardziej zainteresowana w moich książkach właśnie tymi takimi zwykłymi ludźmi. Zwykłymi w cudzysłowie, bo nikt nie jest zwykły, wszyscy są niezwykli tak naprawdę. Ale mówię to w sensie, że nie, nie seryjni zabójcy, nie tacy, wiesz, um, wielki szum wokół jakiejś sprawy. Bardziej mnie interesują takie sprawy, które się dzieją w jakiejś tam małej, wiesz, w rodzinie Właśnie tak jak ty wspomniałaś, to jest często, właśnie może to wynika z tego mojego lęku przed tym, że najbliżsi mogą skrzywdzić. No i, i po prostu wiesz, i próbuję pokazać, jak ta osoba doszła do tego momentu krytycznego, że, że zabiła. Po to, żeby czytelnik mógł to ocenić samemu, czy to było wiesz, jednoznacznie złe, czy jednoznacznie dobre. Zresztą, właśnie to też jest istotne. Nigdy nie ma ludzi, którzy są jednoznacznie źli, jednoznacznie dobrzy. Oczywiście nie chodzi o wybielanie sprawcy, tylko bardziej o to, że no po prostu nie istnieje człowiek, który będzie z gruntu całkowicie dobry albo całkowicie zły. Nawet ten zły ma gdzieś tam jakiś tam, oczywiście tam pewnie bardzo źli, jest jakiś tam spektrum tego, jak zły może być ten człowiek, ale gdzieś zawsze jest ten jakiś element, który on będzie miał. I myślę, że bohaterowie z jakąś skazą, nawet ci dobrzy, nawet ci policjanci, którzy u mnie prowadzą te sprawy, to też nie są anioły. <śmiech> <śmiech> więc, więc, wiesz, więc chyba to jest najbardziej interesujące, bo jak byłby ktoś taki dobry całkowicie, to też byłoby trudno w niego uwierzyć. Plaską byłby płaską byłby postacią. Płaską postacią byłby. Bo ja mam taką tendencję, żeby tworzyć te książki, wiesz, no ostatnia miała chyba, już nie pytam, 700 czy coś takiego. Najdłuższa miała, moja miała chyba 800. Lubię długie formy. Ile znaków? Ja nigdy na znaki nie umiem tego przeliczyć, właśnie, wiesz, mimo że ja już od tylu lat jestem jako pisarka, to ja nie, nigdy nie wiem, ile to jest w znakach. E, dużo. Dużo e, Dużo z tego można, by zrobić co najmniej dwie książki. E, ale lubię to właśnie, że, wiesz, że mam miejsce, żeby to pokazać. Mam też fajnego wydawcę, który zamiast mi tu suszyć głowę, że trzeba było z tego Skrycie. zrobić dwie książki. No. E, to ja to po prostu jednak, wiesz, bo ta historia dla mnie musi być całością. Ja nigdy nie wiem, czy ta historia będzie miała, wiesz, będzie krótka czy długa. Ja po prostu muszę czuć, że ona wybrzmiała cała, wiesz, cała. Tak. I ja jestem bardzo taką, nigdy tego nie analizuję, bardziej tak to z serca płynie, że tak powiem. Choć zdarzało mi się też prowadzić kursy pisania, wtedy musiałam bardziej przeanalizować, jak to mm -hmm. się robi, ale nie lubię tego robić, dlatego że uważam, że jednak pisanie to musi być magia. Bo jak ja już teraz czytam książki, to trochę inaczej je czytam i wiesz, i widzę, co zostało zastosowane. To jest zbuczenie zawodowe. zboczenie zawodowe. Tak jak ktoś wiesz, robi filmy, to widzi, że tutaj było takie oświetlenie, a tutaj mm -hmm. coś tam. Więc ja nie chcę czytelnikom zabierać tej magii, bo najfajniejsze w czytaniu, już teraz tak może lżejsza nuta, że tak powiem w tej całej rozmowie, że gdzieś tam jakby opuszczasz ten świat, nasz realnie tak. i gdzieś się przenosisz i, i możesz chociażby zapomnieć o jakiejś trudnej sytuacji czy o czymś. Jak ja powiem, w jaki sposób to się robi, to się boję, że to, to nie będzie działało. Mhm. To ja mam podobnie, czyli ja w moich podcastach nigdy nie stosuję narratora wszechwiedzącego. My mhm. odkrywamy ze słuchaczem całą sytuację i, i staram się zawsze to zachować właśnie. Mhm. I wydaje mi się, że to jest też taki, taki, taki klucz tej magii, o której mówisz, że no. potrafimy się przenieść, że, że jesteśmy tam, gdzie powinniśmy i że to jest już jakby odrębny świat. No. Ale powiem ci, że jak tak mówisz o tym, że widzę bardzo dużo cech wspólnych między tworzeniem scenariusza do podcastu a pisaniem książki, bo no, u mnie też to jest praca nad scenariuszem. To scenariusz powstaje też na kartkach, też no. y, liczby znaków. Akurat to u nas jest istotne, bo ja po liczbie znaków mniej więcej potrafię Wiesz, wyliczyć, o. jaka będzie długość odcinka. No. Ale to samo, co u Ciebie. Czasem potrafię zrobić research, wyjdzie mi na przykład tam załóżmy 20 źródeł, bo ja mam też, też takie zboczenie, że muszę wszystko, co się da znaleźć na temat tej sprawy. 20 źródeł to jest bardzo mało w moim przypadku akurat. To jest sprawa jakaś bardzo ultraniszowa albo jakaś taka zapomniana, mało medialna. To z czasem sobie tak szacuję, że okej, okay, no to po tylu źródłach, no to pewnie wyjdzie tam z 40 tysięcy znaków. A potem siadam, zagłębiam się w to, okazuje się, że mimo, że ta sprawa może jest. Nie, nie ma dużo o niej w sieci, to jest na przykład bardzo ciekawy ten wątek, który warto rozbudować jeszcze o poboczne jakieś historie. No i wtedy się okazuje, że się na, dwie, na dwie godziny wychodzi odcinek, mimo że ja tego nie chcę. Czyli też. Ja pewnie też masz podobnie, chcę skończyć materiał, jak uznam, że temat został wyczerpany tak. mhm. i nie lubię kompromisów absolutnie. Mhm. Dlatego się cieszę, że wiesz, nikt mi nie narzuca, no bo ty, ty nie masz jakby takiego szefa nad sobą, możesz zrobić jestem, wiego, to, jest z to, jest szef. Szef. to jest akurat fakt. Ja, ja właśnie mam też tak, że mój szef jest bardzo wymagający i, i nie uznaje czegoś takiego, że się nie da, że jestem zmęczona, i, ale mówię w sensie wydawcy, że wiesz, ktoś jednak kontroluje ten tekst mm -hmm. mój, że, że wiesz, on musi tak. spełnić jakieś tam ramy. Ale więc różnie bywa z wydawcami. Mój wydawca akurat jest taki, że naprawdę pozwala mi. Tę tą historię opowiedzieć tak, jak ja chcę, więc naprawdę bardzo, bardzo doceniam to. Słuchając podcastów, czy czytając książek, przenosimy się do tamtych światów. Ja kiedy opowiadam o prawdziwych historiach, czasem, jeżeli mam taką możliwość, lubię się pojawić w miejscu, o którym opowiadam, pod domem, na przykład zaginionej osoby, czy, czy w miejscu, gdzie doszło do zbrodni, bo to jest dla mnie takie, no, mogę odczuć, że to, to się wydarzyło naprawdę. Natomiast jak jest z fikcją? Czy jest takie miejsce na mapie, na, na Ziemi, żebyśmy odnaleźli tą fikcję w rzeczywistości? No Faktycznie jest. Są tam zloty moich czytelników. Już siódmy był w tym roku, niedawno. Jest to miejscowość obok Brodnicy Pokrzydowo. Ja zmieniłam tą nazwę na Lipowo, bo bałam się, że mieszkańcy się na mnie obrażą. że Te wszystkie zbrodnie tam wiesz, wciskam do jednej małej miejscowości, w której tak naprawdę jest bardzo spokojnie. I wiesz, i faktycznie stworzyło się wokół tego lipowo całe takie uniwersum przez to, że tych tomów już jest 15, No to miałam miejsce, żeby stworzyć i bohaterów i opisać różne miejsca. Więc jak pojedziesz tam, to możesz sobie te miejsca zobaczyć. Też gmina Zbiczno na terenie której leży ta miejscowość stworzyła taką ścieżkę z tablicami, z cytatami z moich książek. Czyli nawet jeżeli nie ma tego zlotu akurat, to możesz sobie sama zwiedzić te miejsca. Widzisz sobie, o, tutaj się wydarzyło to, masz fragment książki. E, cytat. E, więc e, faktycznie to miejsce jest bardzo już takie ugruntowane w, w u czytelników. Ja czasami trochę, ponieważ ja nie muszę się trzymać tych ram, tak jak ty musisz, to ja czasami mogę sobie coś dodać. Jeżeli ja potrzebuję, wiesz, żeby był jakiś dom inny, mm -hmm. no to mogę sobie troszeczkę zmienić e, tą sytuację. Ale ponieważ ja jestem taką lokalną patriotką, uwielbiam te tereny, e, bardzo emocjonalnie jestem właśnie z nimi związana, to też się bardzo cieszę, jak ktoś tam pojedzie i się mu podoba. Bo tam jest bardzo pięknie przyroda, też jest. Jest bardzo istotna, stąd też tej przyrody jest bardzo dużo w moich e, książkach, e, też. Bo ja uważam, że i miejsce akcji też jest bohaterem, tak naprawdę. Tak. A mając, wiesz, bo nawet jak robisz research do właśnie książki, chociażby czy ty do podcastu. Ja przykładowo muszę wiedzieć, jeżeli chcę trupa gdzieś tam położyć, no to muszę wiedzieć, jak ten morderca widział tą przestrzeń, bo czy on miał miejsce, gdzie ukryć to ciało, czy tam był cień, czy tam było słońce, jak daleko było, żeby uciec, wiesz. To wszystko jest bardzo istotne tak naprawdę. E, oczywiście możesz sobie coś wymyślić, ale możesz też wykorzystać e, istniejącą sytuację. Ona może też nadać ton e, właśnie e, całej sprawie. No więc rzeczywiście te lokalizacje są dla mnie też bardzo istotne. Ale w taki też pozytywny sposób właśnie one teraz jednoczą ludzi. Fajne jest to, że, że są te zloty, że tyle osób takich bardzo zaangażowanych w, nie tylko w moje książki, ale w literaturę w ogóle. Fantastyczne osoby to stworzyły, bo to była taka oddolna inicjatywa. To nie było tak, że, że ktoś to zlecił, stworzenie tego wiesz, tylko po prostu moi czytelnicy z tamtych terenów pomyśleli sobie, że o, u nas to się dzieje, fajnie by było stworzyć wokół tego jakąś imprezę. I tak powstał pierwszy zlot um, Gosia Wierzbowska. Um, Nauczycielka, bo to są wszystkie osoby, które mają swoje zawodowe zobowiązania inne. Tworzą to naprawdę fantastyczną imprezę literacką. I przyjeżdżają takie osoby tam, że naprawdę tyle się dzieje. Są gry kryminalne, są spotkania właśnie z rozmaitymi ekspertami, też się można dowiedzieć czegoś. W tym roku na przykład był ekspert, który opowiadał o tym, co rośliny na miejscu zbrodni mogą powiedzieć. W pierwszym momencie myślałem sobie: a tam rośliny nic nie powiedzą. Potem po takim wykładzie się okazuje, że powiedzą bardzo dużo. Oczywiście. Więc cieszę się, że mi się to udało zrobić, i teraz to lipowo się rozszerza na inne medium, bo, bo dotychczas było w książkach czy w audiobookach, ale nadal to było w obrębie książek, a teraz będzie jeszcze serial, więc bardzo się cieszę, że też gdzieś tam to zupełnie inaczej wiesz. Ja mam jakieś wyobrażenie w głowie tych postaci, a one są bardzo takie wyraziste w mojej głowie. Ale zobaczyć na żywo aktora, który, wiesz, ucieleśnia tę postać, no to to jest chyba marzenie każdego pisarza, tak myślę. Zdecydowanie. Nawet jeżeli są jakieś zmiany wobec książki, to gdzieś tam ta radość z tego, że, że ktoś, wiesz, zauważył tą twoją twórczość, że ktoś chciał stworzyć wokół tego coś jeszcze nowego, jest coś fantastycznego. To jest takie urzeczywistnienie tego właśnie, tej fikcji, to właśnie o czym mówiłyśmy. To prawda, bo, bo wiesz, bo jakby w mojej głowie to jest e, tak żywe są te wyobrażenia. Ja mam czasem wrażenie, pisząc, że ja tam jestem, wiesz, mm -hmm. w tej scenie, e, ale jednak brakuje tego, no nie ma tego wokół mnie. A potem nagle to tak jakby, wiesz, wyskoczyło z mojej głowy i, i tak. wiesz, jest. Tym bardziej, że no ja byłam na e, dniu zdjęciowym e, m, właśnie tego serialu. To jest niesamowite, jak dużo ludzi pracuje przy takim serialu e, i dla osób, wiesz, jest to zaangażowanych, jak duża praca te, tej całej ekipy, tych aktorów. To jest coś niesamowitego, jestem Naprawdę bardzo szczęśliwa i wdzięczna, że ten serial powstał. Mimo, wiesz, ja się czuję, mimo że ja nie jestem twórcą tego serialu, Jak to, to było tam, jakby to było moje dziecko też. No bo wiesz, to tak. pewnego stopnia jest no, bo, jest. no bo jednak gdzieś to uniwersum Lipowa się po prostu poszerzyło o kolejną tak. em, historię i tak wiesz, czekam, jaka będzie reakcja. Też pewnie się pojawią osoby, które nie znają przedtem książek, więc też będzie to e, dla mnie tak, nowe osoby, które też będą wiesz. Tak. Czyli w zasadzie możemy powiedzieć, że życie pisze najciekawsze scenariusze, bo ty inspirujesz się też prawdziwymi postaciami. Potrafi na podstawie tego powstać książka, serial. Ja tworzę podcasty, gdzie też inspirują mnie prawdziwe zdarzenia i prawdziwi ludzie. Też ciągle powstają, nie wiem, seriale dokumentalne, których jest na różnych platformach VOD coraz więcej. E, także zostawcie nam komentarze pod spodem, jakie historie was poruszyły w naszej rozmowie, ale też inne może z waszego życia, jeżeli będziecie się chcieli z nami tym podzielić. Ja jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście Oczywiście tak jak myślimy, bardziej może... was poruszają sprawy na przykład. Może się w ogóle z nami nie zgadzacie. A, albo przecież... się nie zgadzacie, chętnie się dowiemy, o czym Wy lubicie słuchać, o czym lubicie czytać. Także zapraszamy obie do, do oglądania serialu Lipowo zmowa milczenia. No i ja oczywiście zapraszam też do lektury moich książek. E, no, i do A ja na moje podcasty znajdziecie mnie na YouTubie, na Instagramie i na Spotify i wszystkich platformach podcastowych.